Kochani, przyszła mi do głowy taka myśl, którą chcę się z wami podzielić. Ja wiem, że to nie będzie proste, bo jak ja się z wami dzielę, to wam się to może rozmnożyć i to może być niebezpieczne. Uwaga, teraz myśl. Ofiara zawsze boi się oprawcy. Wiecie o tym, że zawsze jak mamy do czynienia z ofiarą i oprawcą, to ta ofiara boi się oprawcy. Ona boi się, że ten oprawca coś jej zrobi. Czy to jest duży, czy mały oprawca, to on może jej zrobić dużą lub małą krzywdę. Ale teraz uwaga. Teraz się dzielę z wami, tylko żeby wam się nie rozmnożyło. Czy zauważyliście, że tej ofierze bardzo zależy na tym, żeby oprawca potraktował ją poważnie, żeby ją docenił. Czy zauważyliście coś takiego, że ci, których się boicie, których się obawiacie, których się krępujecie, to najbardziej wam zależy, żeby was docenili. Jeżeli chcesz, żeby ktoś cię docenił, to zastanów się, czy przypadkiem ty nie jesteś jego ofiarą, a on twoim oprawcą. Zastanów się, czy ta bliska osoba, której się tak obawiasz, którą tak bardzo chciałabyś, żeby cię tak doceniła, tak wreszcie zauważyła, czy przypadkiem nie jesteś jej ofiarą, a on lub ona twoją oprawcą? Dlatego proponuję, żebyś dała sobie w ofierze coś zupełnie innego niż do tej pory i pogładziła się po główce. Dobra jesteś, mimo że jesteś ofiara losu.